Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Need for Speed Most Wanted. Dobra, także mamy... którego na liście teraz właściwie? Czwartego. Już? O, nie, na dawno mnie nie było w Need for Speedzie po prostu i taki zdziwiony jestem, ale okej. Będziemy ogarnęli w takim razie czwartego, JV. No. W ten sposób, myślałem, że ktoś mi wszedł, nieważne. To tylko ryby w akwarium, tam się hałasowały, przyciszę sobie dźwięki i... klasycznie, co dzisiaj robimy? No, robimy... ale on ma dziwne te wyścigi. Ciekawe. Dobra, weźmiemy sobie to. Ryzyko minimalne, tor jakiś. Z racji tego, że ten... te Lambo... ono właśnie... jeszcze ciszej. To Lambo właściwie ma czwarty poziom poszukiwania, to jeżdżenie nim wyścigów jest dosyć samobójczą akcją. W ogóle powiem wam, że od jakiegoś czasu nie jeździłem na kierownicy, więc jeśli będę to... Tak, dokładnie. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jeśli będę totalnie nobił na kierownicy, to nie bijcie mnie, bo o tym ostrzegałem. Tak. Dobra. Teraz zacznijmy ogarniać tak, żeby to jakoś wyglądało. Coś czuję, że ten odcinek będzie masakrycznie przerąbany z racji tego, że... jestem wybity z rytmu. Już jakiś czas nie jeździłem w Need for... tutaj? Źle, no! Ale ten wyścig jest dziwny. Dobra, nie jest dziwny, ja nie ogarniam, po prostu nie ogarniam. Już na samym początku... ale trochę jest taki, nie? Taki nietypowy. Dobra, jedziemy tędy, bo inaczej to ja się nie ogarnę. Ja patrzę, że... Jak jadę jakimiś tymi, to ja się nie ogarniam. Muszę się... ogarnąć i jechać. Czajcie, o co mi chodzi? To dobrze. Fajnie. To git. O, jestem pierwszy nawet, nieźle. Może ten pierwszy wyścig mi gra odpuści z racji tego, że już dawno temu nie jeździłem. Wątpię. Myślę, że gra mi tak dociśnie, że aż mi oczy na wierzch wyjdą. Myślę, że to jest całkiem prawdopodobne. Chociaż... Nie ma na razie aż takiej tragedii. Bywało gorzej, naprawdę bywało gorzej w tych Need for Speedach u mnie. Dobra, bo i tak bym tego nie wyprostował, a samochód spadła mu prędkość, nieważne. Ten mnie wyprzedził, już nie. Już tak. Znowu tak. A może jednak nie. Kurde, ciężko. Te prowadzenie to tutaj jest takie nietypowe, nie? Są trzy okrążenia? Kurde, to jest prawie jak eliminacje. Jezu. Dobra. Ale ogarniemy. Może tego kolesia da radę jakoś tam wpieprzyć w jakiś tam zakamarek dupny albo coś takiego. A, tam dalej jedziemy, dobra. Dobra, light. Mi się podoba. Fajne jest to, że te samochody właśnie teraz... co ja pierdzielnąłem? Te samochody teraz, te z wyższej pozycji czarnej listy, one aż tak się nie ślizgają. One mają cholernie dobre prowadzenie. Jazda nimi to dosłownie przyjemność. Dobra, pojechałem teraz inną drogą. Podejrzewam, że to nie jest dobry pomysł, że tak zrobiłem. Oj, teraz Na kamyku na chodniku. O, ciekawe zrymowałem. Się wypierdzieliłem, że tak powiem. Dobra, to nie wyszło tak po mojej myśli, tak jakbym tego chciał, ale to jest dopiero drugie okrążenie, hej, spokojnie. Dziwne, że to nie, mówię, dziwne, że to nie jest eliminacje, to nie są, bo to jest tor trzyokrążeniowy, to normalnie takie coś to są eliminacje. Dobra, jedziemy. Nie pierdzielo, tylko jedziemy. Dobra, tak. To nie wyszło, bo źle skręciłem i ten cymbał mi się walił przed samą maskę. Cymbałom mówimy nie. Cymbałom mówimy zdecydowane nie. Żebym jeszcze miał trochę lepszą przyczepność do takich terenowych już tych. Ale w sumie to nie jest samochód do terenów, tylko to jest samochód do ulic. Czego ja od niego oczekuję? Nie wiem. Lambo jeżdżący po terenach, to ciekawe. Są pewnie jakieś modele Lambo, które są do terenów, ale...
Znaczy opony bardziej, nie modele. Chociaż modele też powinny być, bo w zasadzie to jest dosyć niskopodłogowy samochód. I wątpię, czy na takich dziurach polskich to on by się spisał. Myślę, że raczej nie. Dobra, bo Fonfel się tu wychylił na prowadzenie, a ja, mi się to nie podoba. Dobrze, to tylko drugie okrążenie, ale w trzecim to już muszę ogarniać konkret wszystko. W sumie mówię, że nie idzie, nie ma tragedii, aczkolwiek jakoś cudownie to też nie powiedziałbym, że jest. Może by jakoś bokiem tutaj może w bok go uderzyć i wtedy coś by z tego wyszło, bo one bokiem są strasznie czułe, te samochody. I może jakoś w tym kierunku, nie wiem. Spierdzielaj. O, prawie mi wyszło flawless. Ale to prawie to czyni wielką różnicę. Dobra, na razie jest za mną, nie mogę pozwolić, żeby mnie teraz tak łatwo wyprzedził. Samochód rodzinny, kurna, musieliście teraz do Tesco jechać. Wun. Zakupy później do kościoła, chociaż dzisiaj nie jest niedziela, ale nieważne. O, siedź na miejscu, siedź na dupie, kierownica. Nie dam się, dobra, dam się. Cholera, wyprzedził mnie. To teraz chyba już nie odbuduję sobie prowadzenia. Chyba, że on coś pieprznie. To tak konkret. Dobra, to jest możliwe, że to wygram. I niemalże pewne. Wygrałem, ale czy to nie było tak, że delikatnie tylko wygrałem? To jest chyba w ten sposób. Chyba tak, bo koleś jednak wjechał zaraz chyba za mną, ale mimo tego ja jakoś go zaliczyłem i gra, że z nim wygrałem. Nie wiem, mi się to podoba. Mi się to podoba. Pierwszy wyścig poszedł jako tako. Nie poszedł cudownie, ale też nie poszedł jakoś tragicznie. Minimalne odległość, 4 okrążenia. Matko jedyna. No dobra, no, trudno. Weźmiemy sobie, ogarniemy to. Muszę 7 wyścigów chyba zrobić, nie? Chyba tak. Tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Ale to spokojnie ogarniamy, zrobimy na luzie, na lajcie. To jest ten wyścig z niewidzialną barierą. Nie, panowie, my się tak nie bawimy, Chociaż to jest 4 okrążenie. Na 4 okrążenia to mogłem sobie już dać spokój i tam jechać. Jakoś wycofać, ale trudno, nie, bo to będzie problem. Nie, musi być flawless. Te cymbalisty tu już pojadą. Niestety. Wun! Oni jakoś tak sporo lepiej im poszło wejście w ten zakręt. Z dziwnego jakiegoś powodu. Ale spoko, ale luz. Może się rozpędzą na którymś okrążeniu za bardzo i wypieprzą w to ścianę albo coś. To na to liczę jednak. Na jakiś ich błąd. Bo na tym etapie gry błąd przeciwnika to jest wygrana albo przegrana. Albo twój błąd też jest wygrana albo przegrana. O, wepka mi się w sam środek. Dzięki temu zastawię się. Dobra, i Fonfel tutaj pojechał, tak? Dobra, jakoś to tam wyszło. Chociaż ten koleś tak do przodu wyleciał, że aż mi się smutno zrobiło. Dobra. Coś on tutaj zaczaruje pewnie. Oj, ja zaczarowałem. I to do niezłego stopnia zaczarowałem. Także całą prędkość straciłem teraz do ostatni. Nie, jestem ostatni. Nie ma tragedii jeszcze, kurde. Chyba faktycznie dają mi fory. Tak to wygląda trochę. Ale dobra, nieważne. Pierdzielaj to swoje kosiarko na drodze.
mechanik z ciebie jak z koziej dupy trąba, isto. No tamten koleś to jest po prostu niemożliwy. Jakim cudem on taką odległość już zrobił? Jakim cudem jest w ogóle taka różnica, nie? Tu my na takiej pozycji, a koleś tam aż. To jest niezwykłe. Blisko. No nie, no tego typa trzeba zmęczyć jakoś, no bo... Gdzie? Co? Jak? Co? Co on ugrał tutaj? Ty, ja nie mam pojęcia, co tu się stało na tym okrążeniu. Nie wiem. Koleś... Tam, co on się... Co się z nim... Zauważyliście mapę, co się z mapą gdzieś stało? Ten wyścig się jakoś zbugował dziwnie. Znaczy na moją korzyść zawsze, nie? Ale... What the fuck? Koleś, który był przede mną chyba... Chyba trochę mu się kićkło. Coś. NPC, który sterował tamtym samochodem, coś mu się chyba w kodzie pomieszało, czy coś takiego, nie wiem. I trochę to nie wyszło tak, jak powinno. Tamci z jakiej tej. No, wystartował, kurna, jak dzika kuna. No dobra. Ale to jest drugie okrążenie, spokojnie. Damy radę. Na tamtym byłem pierwszy, nie wiem z jakiego powodu. Nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem. Ale jakoś mi się udało, więc może i teraz... Teraz jakiego speeda dostałem, patrz to. Chciałem trochę zwolnić. W sumie zwalnianie spowalniaczem też nie jest taką złą opcją. Szybko wytracasz prędkość. Cymbał jeden. No nie ślizgaj się, tak ładnie jedziesz, to się nie ślizgaj. I teraz znowu się wyrównało to prowadzenie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Fuck! A chciałem to tak profesjonalnie zrobić, a wyszło jak zawsze. O, no nie. Zawsze o tą jedną krawędź samochodu. Zawsze ta jedna krawędź samochodu mi przeszkadza. Przynajmniej ich aż tak mocno nie zgubiłem, ale kurna, kraksy to są konkretne tutaj. Tak w ostatnim okrążeniu, jakbym się postarał i po prostu pojechał coś, zamiast gówno pojechać. Co tu się stało? Nie wiem. Tamci już sobie ustawili wozy w domyślnej pozycji i lepiej na tym wyszli niż ja. Ale luz, spoko. Ja ich jakoś tutaj wyminę, jeszcze nie mam pojęcia, w jaki sposób ja to zrobię. Chociaż, kurna, przegranie tego wyścigu byłoby smutne. Cztery okrążenia spieprzyć, to trzeba od nowa to robić. Będzie jakieś 10 minut chyba, powtarzania. Ja się muszę skupić i to jakoś ogarnąć. Dobra, cofaj. Cofaj, bo oczywiście... Oj, ale żeś cofnął. Nie, no ładnie, ładnie. Tylko żeby to jeszcze miało jakiś sens, bo teraz spadłeś na ostatnią pozycję. No i dupa. Ładnie. A teraz może zaczniemy jeździć. Kurde, ten wyścig jest straszny, ten wyścig jest beznadziejny. W ogóle nie powinny się te ławki z powrotem ładować, one były porozpieprzane już przez dwa tamte okrążenia. Ja wam gwarantuję, że wszystkie te ławki wyleciały w powietrze. Ale mapa się drugi raz załadowała, ta część mapy. Przecież koleś jest 1200 metrów przede mną, to jest niebywałe.
Teraz muszę flawless jechać, jeśli chcę. Jeśli chcę faktycznie ten wyścig wygrać, to muszę teraz jechać flawless. Nie tak! O Jezu. Ja sobie chyba ten wyścig odpuszczę na bonus. On jest długi, on jest nudny, on jest przerąbany. Ja muszę się skupić. Na bonusie po prostu włączę przyspieszenie. W sumie i teraz mogę tak zrobić. Ja ich już nie dogonię, nie ma opcji. Nie ma takiej opcji. Musiałbym tak zapierdzielać. A jakbym zapierdzielał, to i tak mi to nic nie da. Albo oni musieliby się tak ostro skuć, ale to nie ma takiej opcji. Ja próbuję coś tu ich dogonić, ale patrzcie, jaka jest przewaga. Nie ma takiej opcji, już nie. Chyba, że tam się rozwalą, ale to też nie ma. To tak nie działa. Tu powinny być rozwalone też te barierki, tak by the way. Nawet to czwarte okrążenie, coś mam wrażenie, że oni jeżdżą jak mistrzowie. No przecież tamtych to ja już ledwo na mapie widzę. Pierwszy raz mam taką sytuację, że mi aż tak źle idzie w wyścigu. Nawet ten wyścig jest chory, przyznacie, że jest jakiś taki... kurde, niedorobiony. Zestawiłem chory z niedorobionym w jednym zdaniu. To może być problem już później. Nie. Nie ma sensu, ludzie.
wyżywej. Nie chcę cię oglądać. Wygrałem. Oj, wymagało to ode mnie mocnego skupienia, po prostu skupienia stuprocentowego na drodze, a zero na komentarzu. Przyspieszyłem to, ale ogarnąłem. Ogarnąłem, jestem z tego powodu cholernie zadowolony. Wyścig był trudny, wyścig był długi. I mam dość tego wyścigu, grunt, że go zrobiłem. Mam już zapisaną grę, więc fajnie. Co dalej zrobimy? To później, maksymalne, minimalne, o. Biorę. Nareszcie jakiś lżejszy wyścig, ale ten, co był, był przerąbany po prostu. Ja go pamiętałem. Pamiętałem go z wtedy. Ten wyścig i wiedziałem, że będzie kwas, tylko nie wiedziałem, czy to jest to. Jeszcze chyba te eliminacje mają podobny tor. No to eliminacje będą wesołe. Grunt, że jeden z tych wyścigów już jest zrobiony. Dobre i tyle. Dobra. I teraz wracamy do komentowania, bo się tak trochę przyciąłem. Próba prędkości powinna być w miarę prosta. Nie wiem, bo nie pamiętam tego wyścigu w ogóle. Zapamiętałem tylko tamten, który był cholernie nieuczciwy. Czy nieuczciwy? Był ciężki dosyć, trzeba było dosyć ładnie ogarniać wszystko. Ale jeśli chodzi o komentarz podczas tego wyścigu, to nie ma opcji, ludzie, nie. Po prostu, no nie szło. Nie szło tego zrobić. Ja się starałem, ale chciałem po prostu przejść ten wyścig zamiast go powtarzać, bo był długi. Teraz mogę sobie pogadać, nie? Bo teraz nawet jak spieprzę, to jakbym powtarzał, to nie będzie mi aż tak szkoda. A tamtego z czterema okrążeniami, jak już miałem jakieś prowadzenie i je sobie od tak zaprzepaścić, no jednak trochę taka lipa. No ale git, nie będę patrzył na tablicę wyników, może dzięki temu będę się lepiej motywował. Czy jestem pierwszy, czy jestem który. Jakoś tak jestem w stanie kątem oka to przymaskować, żeby tego nie widzieć. Ale raczej chyba jestem pierwszy, bo dosyć konkretnie cisnę, nikt mnie nie wyprzedza. Chyba, tak mi się wydaje. Nieważne. Mówię, nie patrzę, to będę miał lepszą motywację, bo wtedy mam takie coś, że muszę jechać jeszcze szybciej. 318. No nie sądzę, żeby ktoś szybciej tutaj jechał. Chociaż szybciej może jeżdżą. Ale nie moi oponenci, mam nadzieję. No i koniec. Tak, no to jest jako przewagą w ogóle, patrzcie. Łohoho, 360 km prawie, że przewagi. No to jest konkret przewaga jednak. Trzy wyścigi mamy zrobione, da? Da. A ile mamy? 30 minut już nagrane, czy mi się wydaje tylko? Nie wiem. Wiem, że tamten wyścig był cholernie długi, więc to jest bardzo możliwe, że już mam tyle nagrane. Minimalne. Weźmiemy sobie jeszcze jedną próbę prędkości. Te takie mniej ofensywne. Te bardziej ofensywne będą oczywiście w bonusie. W ogóle bonus do tamtego odcinka muszę wrzucić. Muszę zapamiętać, żeby go wrzucić wam. Czy w montażu za dużo chyba nie ma, z tego co pamiętam. Ale no to trzeba, musi być wrzucone, nie? Musi. Jednak musi. Jakoś tak ten, jako taki dodatek. Nie, może niektórzy lubią te dodatki oglądać. Te dodatki, te bonusy. Więc no, może ktoś czeka, no ja wiem. Ja czasami sobie tam coś pogadam ciekawego. No kurde, jak oni się pchają, no jak muchy do gówna, masakra. Dobra, ale spokojnie, nie daj się wytrącić ze skupienia. Dobra, nie poszło tak źle. Nawet jestem na przodzie jeszcze. Nie patrz na tablicę wyników, demon, come on. Nie patrz. Ja jestem ostatni w tej chwili. Uprzedziło mnie wszyscy mnie uprzedzili, dlatego że mi zaczęło samochodem rzucać. Tamten tor był prostszy. Tamten, jeśli chodzi o próbę prędkości. Kto na zakrętach stawia radary? Kto? Przecież na zakrętach to proste, że trzeba prędkość zredukować, ne? No, to po co? Ale to o to chodzi, Im mniej prędkości wytracisz na zakręcie, tym lepiej dla... Aha! Koleś uznał, że sobie po prostu... No tu będę miał dupną, no jestem ostatni, bo pieprznąłem w jakieś dziadostwo, które... Jakiś bąbel z bagien rozwalił. Wiochmen pompka. Co za dekiel.
To jest najgorsze w takim czymś, nie? O, tak. No ja teraz to rozwaliłem, ale nikomu to raczej nie przeszkodzi. Gdzie to? Czekaj, co? Tędy? Porąbało? Tutaj? W podziemiach, naprawdę? O Jezu. Nie wiem, w zasadzie... A może zacznę jechać, tak żeby to wyglądało po ludzku? Jak będę ostatni, to też nie będzie dobrze. Już dojechali do następnego radaru, a ja jeszcze przy nim nawet nie jestem. Co za szalona trasa! Co za geniusz to układał! Już mogę resetować. Ale pierdzielnięta trasa, ludzie złoci. No i teraz przegram. Dawaj, dawaj, dawaj. O! W bólach. Nie chcę tego więcej widzieć na oczy, tego wyścigu. Kolejny poziom glin. Przyciągasz zbyt wiele uwagi. Uważaj na poziom zainteresowania policji. Jeśli dojdzie do dojdzie o 5, do 5, gliny zepsują ci dzień. W pościgu wezmą udział ciężkie SUVy, śmigłowce i koszmar każdego kierowcy. Wydział pościgowy Crossa wyposażony w korwety. Lepiej z nimi nie zaczynać. No to dopiero teraz będzie ten piąty poziom. Na piątym poziomie ucieczka przed policją jest niemal niemożliwa. Przepraszam, odbiło mi się. Więc będzie ciekawiej na pewno. Jaki ostatni? Maksymalne tu jest, minimalne, ale ile to... A to jest zrobione. Maksymalne tu jest, minimalne, ale to są eliminacje, które są długie. Tu są minimalne dwa, ale jeszcze jeden potrzebuję. Maksymalne. To jest długie. To jest bardzo długie. Ja potrzebuję czegoś krótkiego. Dobra, niech będzie tak. Nie. Najpierw zrobimy sobie te punkty kontrolne, a później na końcu tamto. I luz. Bo już tak odcinek długo trwa, jeszcze jakbym eliminację zaczął robić, to tym bardziej. To po prostu będzie w bonusie. A tego nie chcę, no bo nie chcę przedłużać za bardzo, nie? Ewentualnie bonus będzie dłuższy, ażeby odcinek nie był jakiś taki byczy. Albo owczy. Nie no, byczy. Coś jest duże, to jest bycze. No i co to jest kurna za trasa, mi powiedzcie? Co to, reszta miasta w budowie? O, nienawidzę. I teraz jest zaraz chyba skręt w lewo, nie? Jap. Powinienem mieć dwa biegi wsteczne, żeby to szybciej, żeby szybciej wycofywać. Albo coś. Ale nie, no nie jest źle. Nie ma tragedii. Jakoś tam się wyrobiłem. Zapomniałem, że to nie jest taki trudno sterowalny samochód. I tutaj jak przesuniesz delikatnie kierownicę, to już ci wypieprza daleko, także muszę uważać. Muszę tylko delikatnie korygować tor jazdy. Ale ładnie to powiedziałem. Dobra. Póki co, prosto. Ja naprawdę wyłączę te przerywniki chyba. Tym bardziej w pościgach to może być problem, bo ja sobie będę leciał w przerywniku, a tu na kulczatkę mi samochód najedzie. Ale jeszcze pomyślę, póki co takie coś się jeszcze nie stało. O, mogłem dwie drogi wybrać? Ale opcje.
Jedź. Dobra, git, fajnie, nic się nie stało, fajnie, git. Po co takie roste? Nie lepiej jedną drogę wyznaczyć? A jak masz wybór, to patrzysz w lewo, prawo, nareszcie pieprzniesz w środek, bo nie wiem, gdzie się zdecydować. To zawsze tak wychodzi. Tutaj tak było. Tak częściowo. Ale to dlatego, że nie opanowałem samochodu bardziej. Ale to tam szczegół. Bang! Następna 19, fajnie. Czyli generalnie nie poszło tak tragicznie. Oj. Nie. Wycofaj. I nitro i przód. Ten samochód jak się tak zakręci, to już nie da rady. Trzeba nim cofać i lecieć od zera. Tędy. Teraz jakoś tędy mi pojechał. Tutaj tak samo, też znowu się zakręcił jak smród w gaciach jeszcze raz. Do przodu. Myślę, że właśnie po to jest to nitro mocne w tym samochodzie. Chyba tak. Dobra. No, z autostrady na miasto, no świetny pomysł. Pięknie, no. Redukcja prędkości? Na co to komu? Po co? W takich wyścigu? Dobra, ostatnia bramka mi została za minutę. Następną bramkę. Jakoś to ogarnę. Znaczy, no wiecie, no te próby kontrolne akurat... Próby czasowe, nie próby kontrolne. Próby czasowe nie są jakieś takie mocno trudne, tylko no... Trzeba ogarniać też. Czy do wszystkiego jest trzeba skupić, do każdego z tych wyścigów. Do jednych bardziej, do innych mniej. Akurat ten wyścig jest taki. Te próby czasowe to jest taki typ wyścigów, że ja się tam nie muszę aż tak skupiać, nie? Że po prostu sobie usiądę, coś tam porobię i git. Ale są takie wyścigi, tak jak tamten był, że trzeba usiąść, nic się nie odzywać i po prostu myśleć, gdzie tu jechać, jak tu wyprzedzić tego typa, który przed tobą jest, nie? Bywają i takie wyścigi, no to zależnie. Jeden ci się trafi taki, inny, jeszcze inny. Dobra. I z powrotem, ogar. Nie aż taki, ale jednak trochę ogar. Żeby to zrobić. Uhuhu. Okej. I właśnie mi się wydaje, że przy tym ostatnim wyścigu, jeśli nadal na końcu będzie mnie goniła policja, zakładam, że tak będzie, to zgubimy pościg, będę się starał nie robić żadnych kamieni milowych, tylko po prostu zgubić pościg na miejscu i do domu. Bo dzisiaj nie mam mniej czasu na nagrywanie takiej sesji Need for Speeda, w racji tego, że chcę się wyspać, a godzina już nie jest aż taka młoda już teraz. Bo ostatnio się nie wysypiam w ogóle, nie? Z podkrążonymi oczami chodzę, no bo rzeczy mam do ogarniania. A i na nagrywanie czasu nie styka, ciut. Ale się staram. Dzisiejszy odcinek to naprawdę spiąłem poślady, spiąłem dupsko. Miałem w głowie takie coś, chcę odpocząć, a ja mówię, nie, dobra, już nagram, żeby nie było przerw. I chyba się udało. Znaczy, jeśli się udało, to dobrze, jeśli się nie udało, to szkoda. Jeśli się nie udało na czas. Ale no bywa i tak, to bywa i tak. Kurna, pierwsza bramka dopiero w 43% wyścigu. Co to jest za wyścig? Okej, jakoś tam sobie radzimy. Mówię, no mi nie idzie źle w tę grę, naprawdę. Tylko to jest zależne od tego, czy ja się skupię, czy ja się nie skupię. Jak się skupię i znam mniej więcej tor, po jakim jeździmy, to potrafię wygrać wyścig, ale jeśli nie jestem skupiony, tylko do was gadam, a wyścigiem to się zajmuje tak piąte przez dziesiąte, albo dajmy na to jest jeden z pierwszych wyścigów moich tego dnia, to nie zawsze wychodzi aż tak dobrze. No, bywa tak, że ja na przykład spieprzę, tu mnie koleś wyprzedzi, tu się obkręcę o 180 stopni i dupsko. Ale to no różnie, to zależnie od zależności. Dzisiaj póki co chyba tylko jeden, czy dwa? Dwa wyścigi powtarzałem. Jeden kilka razy. Ale no... Mogło być gorzej. Pamiętajcie, jak jest źle, to zawsze może być gorzej. Więc nie ma co się
Zmartwi się nic. Zawsze może być gorzej, w każdym przypadku, także luz. Dostałeś jedynkę z matematyki, to zawsze mogło być gorzej, zawsze mogłeś tę jedynkę na przykład dorwać z fizyki albo z czego innego, nie? Albo z WF-u jedynkę dostać. Gdzie tam na tym przedmiocie to się trzeba postarać, żeby gonga dostać. Chyba, że stroju nie miałeś, to jest łatwiej. Ale no to tak na marginesie, nie? No to tak tylko gadam. Żeby was zająć, bo nie wiem czy zauważyliście, ale właśnie przeleciała trzecia bramka. Jeśli was zagadałem na tyle, że się nie zauważyli, to dobrze. To dobrze, to znaczy, że to chcę zrobić mi wychodzi. Jeśli nie, to trudno. To trudno, jeszcze się jakoś dzisiaj postaram. Jeszcze jakoś tam dam radę, może. Weź, wyjdź. Nie chcę z tobą rozmawiać, no. No i końcówka wyścigu. Nic specjalnego, bez żadnych fajerwerów. Tamto czterookrążeniowe było cięższe, faktycznie. Wymagało ode mnie więcej nakładu pracy, potu i krwi i... Nie, krwi to nie, ale... Wymagało ode mnie większego nakładu pracy. 7, a mamy zrobione 6? Czyli dobrze liczyłem. No i próba czasowa ostatnia. 3 tak z rzędu, ale no... Już niech będzie. Doskonały start. I lecimy. Powoli na razie. Jeszcze policji nie ma. Ale bardzo możliwym jest, że ona tu się zaraz pojawi. Oni tu się zaraz pojawią. Oby tylko piąty poziom poszukiwania mi się nie wbił, bo to będzie trochę takie smutne. Przed piątym poziomem poszukiwania wam gwarantuję, że raczej nie zdołam uciec. Przynajmniej tak mi się wydaje, że raczej jeszcze nie jestem gotowy. Musiałbym trochę pojeździć w tym Need for Speedzie, miałem pewną przerwę od jeżdżenia. Musiałbym trochę pojeździć i wtedy coś ewentualnie można myśleć nad piątym poziomem poszukiwania, ale to też tak tylko myśleć póki co. Nie jakoś coś solidnie ogarnąć, wiecie. Policja! Nieoznakowany wóz policji stanowej. Wód. One są kurna ciężkie, no mam nadzieję, że mnie z drogi nie będę spychać. Znaczy szkoda to nie będzie, no bo to jest jednak wyścig, który nie wymaga ode mnie aż tak dużo. Jak go powtórzę, to tam się niewiele stanie, ale... Kurna, jak wyskoczył do góry. No nie da się wyskoczyć w dół, fakt, ale wyskoczył. Ładnie, ładnie, ale nadal przerywniki filmowe będą mi przeszkadzać, coś czuję. Nieważne, nadal na razie zostają, zobaczymy jak będzie później. Jeśli faktycznie będą aż tak przeszkadzać, że nie będzie się dało w niektórych momentach grać, to... Dobra. Oj, nie tak to miało być? Tamci jakoś pojechali w ogóle okrężną drogą. No niech jadą, no co ja im będę przeszkadzał? No, wyjechał tutaj Funko. Idź stąd! To ja go wyeksmitowałem z życia. Zniszczyłem go tak po prostu. Fajnie. Jakoś mi się to udało. Up. No prostuj tym mitrem, prostuj. Chyba nie zdołam ich zgubić tak, żeby mieć luzy. Chyba wątpię. Nawet jeśli zgubię, to raczej się przypamiętają znowu. Jeśli będą jakieś spowalniacze pościgu, to postaram się ich użyć, ale póki co to nie widzę żadnej takiej sposobności, żeby jakiegokolwiek spowalniacza tutaj użyć. Żeby tych typów z ogona ściągnąć. Tym bardziej, że coraz to nowi z przodu się pojawiają. Trudno, zgubię ich później. Jakoś tam to zrobię. Czekaj, to jest od tego... O Jezu. No dobra. It. Prawie. Może by tak z nitro spróbować wejść w ten zakręt. O, wyszło. Nawet wyszło. Nawet wyszło, powiem wam. A to też trzeba mieć taką optymalną prędkość do tego, bo to tak... Nie zawsze wychodzi takie. A teraz akurat mi się udało tak mniej więcej po środku przejechać. Także luz.
Minuta, no dobra, 80... A, to jest ostatnia bramka, już to będzie meta. No to luz. To będzie ostatni przystanek Moskwa. Kurde. Pomóżcie mi, dzięki. Dzięki, chłopaki. Zawsze jesteście użyteczni, ja wiem, dzięki, dzięki. Co ja bym bez was zrobił, to nie wiem. Myślę, że nie byłoby tak kolorowo bez was. Oj, 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 iskra się posypały, tak przejechałem. A ty możesz się zdecydować, czy jesteś na lewym, czy na prawym pasie, pierdoło jedna? Wiesz, po co jest ta linia oddzielająca pasy? Żeby koleś, który jest na lewym pasie, nie wpieprzył się na prawy pas. To jest naprawdę proste do ogarnięcia, chłopie. Mówię poważnie, 3 wykroczenia z miejsca. No spoko. Dobra. Teraz tak, co tu zrobić? Co tu zrobić, żeby ich szybko zgubić? Myślę, że to nie będzie takie proste, żeby ich szybko zgubić. Jakoś się postaram. Aczkolwiek. Oho, ho. Czekaj. No fuck! Co na pociąg czekałeś, cymbale zafajdany? Skąd się tam znalazłeś, a? Niesamowite. Dobra, lewo. Postaramy się w lewo. Muszę teraz jakoś 14 radiowozów zgubić. To nie będzie wcale taką prostą opcją. Nie w prawo. Kurna i kolczatki jeszcze. Psiury jedne. O, zginęli, dobra. Ja mówię, jak najszybciej spróbuję przed nimi uciec, tylko kurna na razie póki co... Nie widzę żadnych spowalniaczy. A nie! Już to. Road spikes, oh fuck. No nie, nic tam. Nara, frajerze. Stój se tam. Ale to jest kurna autostrada. Próba wy... Oh fuck. Dobra. Po prostu przejadę obok. Nie spodziewałem się tutaj ich. Luz, jedziemy. Kurna, ten już rozpędzony. Nie będzie tak łatwo ich zgubić, patrzę. A ósme wykroczenie ja bym chciał jeszcze wbić. Tylko nie wiem, jak to jest ta nieostrożna jazda chyba. Czy coś to innego jest. Dobra, wymanewrowani. Jedziemy dalej. Gdzie tu jest kurna jakiś spowalniacz? Tu może jakiś będzie. No nie wiem, jak ja to teraz wyjdę z tego, ale... Dobra, jedziemy do jakiegoś spowalniacza. Nie mam pojęcia, co to za spowalniacz. O co mu chodzi? Zamknij pysk! Nie ma opcji. O, przypieprzyłem coś jeszcze przy okazji. Jedzie za mną jeszcze? No kurna, jeszcze jeden się znalazł gdzieś. Nie wierzę w niego, jest 50 sekund. Dobra, jedziemy. Tutaj. Mam nadzieję, że to mi coś da. Tutaj. Jeden kamień milowy niechcący zrobiłem, ale no... Ucieczka przed nimi no niestety tego wymagała. Próba wykroczeń chyba to była. Chyba tak. Jeszcze notowania, jeszcze wartość zniszczeń. To wartość zniszczeń można łatwo nabić, rozwalając te wozy. 28 tych uszkodzić. A to nie są aż takie mocno ciężkie na, do nabicia te kamienie milowe. Chyba dosyć szybko to pójdzie. Notowania prawie 100 tysięcy. A to była tylko ucieczka przed pościgiem, nie? Ja się z nimi tam nie ganiałem, nie ciągałem za nosy, tylko... Chciałem uciec. Kurna, to już jest piąty poziom się ładuje. O, fuck! Dobrze, że dłużej nie pojeździłem z nimi.
Następne pościgi będziemy korwetką robić. Póki co. Będzie po prostu łatwiej to nabić. I nie będzie aż tak niebezpiecznie, bo ten Lambo teraz jest jako cel snajpera w sumie. Taki trochę. I muszę uważać, żeby mi go nie przymknęli. Ja się cały czas z innymi samochodami jeżdżę, ale... Jednak szkoda by było, gdyby mi przymknęli z parę razy to Lambo. Trochę taka by była lipa. Dobra, notowania 85 tysięcy. Zniszczone radiowozy 3. A na notowania, próba wykroczeń 6 miałem. 200 notowań zdobyłem. Czyżbym już wbił... A, notowania już są wbite na JV. Jeszcze tylko 4 kamienie milowe zostały. I możemy do niego cisnąć. Możemy do niego cisnąć generalnie. Ale przed tym oczywiście sobie zapiszemy. W następnym odcinku będziemy przechodzili JV. Jeszcze w międzyczasie pewnie gdzieś jakiś bonus będzie. Nie BGC, tylko taki zwykły bonus, taki do Need for Speeda. I drugie zapisuję grę, nie wiem po co, ale to będzie dobrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego tam Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.